Nad jeziorem Cisa powoli wschodzi słońce. To dobry moment, aby wraz z przewodnikiem wyruszyć na podpatrywanie tutejszej flory i fauny. W latach 70. ubiegłego wieku wybudowano zaporę na rzece o tej samej nazwie. Dzięki temu na wielkiej nizinie węgierskiej powstało drugie co do wielkości jezioro w tym kraju. Jezioro ma 127 km kwadratowych powierzchni. Początkowo regulowało gospodarkę wodną w regionie. Dzięki niemu unikaliśmy powodzi. Dziś to teren chroniony, na którym świetnie rozwinęła się ekoturystyka. W 2010 roku jezioro otrzymało tytuł najlepszej europejskiej destynacji turystycznej za doskonałe warunki do uprawiania aktywnej turystyki wodnej. Wędkarze łowią tu ponad 50 gatunków ryb. Miłośnicy sportów wodnych korzystają z kajaków, rowerów wodnych i, co rzadkie w Europie, z motorówek. Jezioro rozlało się na bagnistym gruncie, tworząc masę odnóg. To raj dla tysięcy ptaków. Znajdują w nich odpoczynek w czasie migracji z Europy Północnej do Afryki. Najnowszą atrakcją jest wybudowane w Poroszlo ekocentrum. Milion litrów wody przelewa się obok i nad głowami zwiedzających. Umieszczono tu wszystkie gatunki zwierząt występujących w słodkich wodach Węgier. To największe akwarium słodkowodne w Europie. Od 2 lat zaczęli nas odwiedzać polscy turyści. Cieszymy się, że odnaleźli naszą ofertę. Specjalnie dla nich wydrukowaliśmy ulotki i przygotowaliśmy audioprzewodnik po polsku. W budynku przypominającym lądującą kaczkę można obejrzeć terraria i film w technice 3D. Wokół ekocentrum również tętni życie. Małe zoo jest popularne wśród dzieci. Jezioro Cisa to prawdziwy Eden dla każdego turysty. Chwile odpoczynku czekają tu zarówno na samotników lubiących podglądać przyrodę, jak i na rodziny z małymi dziećmi. Swój raj mają również rowerzyści. Wokół jeziora wybudowano komfortową ścieżkę rowerową.